Cześć, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj film w czeluściach mojego warsztatu elektronicznego. Z racji tego, jak niektórzy wiedzą, zajmuję się też naprawą elektroniki, a bardziej też radiokomunikacją. Więc takie rzeczy omawiam sobie tutaj w moim warsztacie. Moi drodzy, o czym dzisiaj będzie film? Jak wiecie, z tytułu o elektrozaworze ssania, z którym nie jeden z Was ma wielki problem. Jak sprawdzić, jak go zdiagnozować, jak on działa, na jakiej zasadzie i tak dalej, i tak dalej. Jest mnóstwo pytań w mailach, mnóstwo pytań w telefonach. Trudno mi to wszystko wytłumaczyć, że tak powiem, komuś, kto nie ma o tym zielonego pojęcia i nie miał nigdy z tym do czynienia. Więc postanowiłem nagrać film, do którego też się przygotowałem jakiś czas, bo musiałem zdobyć jakąś część taką uszkodzoną, którą będę mógł rozłożyć, co nie jest łatwe, moi drodzy, jeśli chodzi o elektrozawory ssania. Dobra, jak to działa? Elektrozawór ssania działa na zasadzie, jak wiecie, podłączenia do niego, trzeba do niego podłączyć odpowiednie napięcie, najlepiej 12 V, 14 V w przypadku instalacji, jeśli to jest skuter, motocykl. We wszystkich motocyklach z elektrozaworem ssania one działają na tej samej zasadzie identycznie. Nie ma nic innego, jeśli chodzi o współczesne pojazdy. Jak to działa? No, oczywiście trzeba podłączyć napięcie do takiego elektrozaworu ssania. Tutaj w środku mamy grzałkę umiejscowioną z samego tyłu. Są takie dwie blaszki. Zapomniałem, jak się materiał ten nazywa, bo on przewodzi i wytwarza potem ciepło, działa jako grzałka. Potem mamy taki cylinderek, który jest wypełniony parafiną, jest sprężyna, taki tłoczek. No i podgrzewając tą parafinę w tym zbiorniczku, ona zwiększa swoją objętość i wypycha ten tłoczek na zewnątrz, zamykając elektrozawór ssania, zamykając dopływ do dodatkowej dawki paliwa do gaźnika, więc po 5-10 minutach silnik już ma zamknięte sanie, jest rozgrzany i nie dostaje dodatkowej dawki paliwa. Czasem macie taki problem, że ten motor Wam nie odpala, ten silnik nie odpala, jest ciężko z rozruchem, mimo to, że wymieniliście sanie na nowe. Ja Wam za chwilę powiem, w czym problem polega, jeśli chodzi o nowe elektrozawory ssania. Więc tak, jeszcze raz wytłumaczę, jak to działa. Włączamy silnik, tutaj pojawia się napięcie 12 V. Przepraszam, tutaj się pojawia napięcie 12 V. Grzałka się nagrzewa, wysuwa się ssanie, zamyka po prostu dopływ dodatkowy paliwa w gaźniku. Ssanie mamy wyłączone, silnik fajnie jedzie. Jeśli ssanie jest sprawne, oczywiście taki silnik odpala bez problemu. Kiedy silnik wyłączamy oczywiście i temperatura tutaj spada tej grzałki, ponieważ ona już nie działa, ssanie z powrotem chowa się do środka i otwiera znowu ponownie ssanie, żeby silnik odpalił sobie znowu na ssaniu, żeby nie było problemu z rozruchem. Czasem jest tak, że mimo to, że my to podłączymy tak na stole, ja Wam za chwilę pokażę, jak to wygląda, i to ssanie po prostu działa, pracuje, wszystko jest ok, ale ten silnik nam dalej nie odpala. Na czym polega ten problem, moi drodzy? Problem jest bardzo prosty, ponieważ czasem elektrozawór ssania tak się uszkadza, że parafina, która tutaj jest, ona się rozciąga i wysuwa ten tłoczek, ale zauważcie, ona jest na takiej sprężynie. Można ją włożyć do gaźnika, jeśli to się nam oprze, a nie zawsze przy montażu zwracamy na to uwagę. Podejrzewam, że od tego momentu, jak obejrzycie ten film, będziecie zwracali na to uwagę. To ssanie po prostu dociskamy, wkładamy zabezpieczenie, wkręcamy śrubę, wszystko jest ok, no ssanie sprawdziłem, wysuwa się, jest ok. Ale, jak wcześniej powiedziałem, jest tutaj sprężyna i to ssanie, jeśli jest uszkodzone i ona się do końca nie schowa, to znaczy nie otworzy, żeby znowu działało, nie włączy się, po włożeniu tego mamy zamknięty cały czas zawór, a tłoczek jest już cofnięty maksymalnie, ale nie do końca. Maksymalnie, ale nie do końca, źle powiedziałem. Nie maksymalnie. Do tego momentu, że po prostu bardziej się już nie cofa ten tłoczek, więc on jego nie podnosi i nie otwiera nam dodatkowego dopływu paliwa. Ja teraz podłączę tutaj napięcie i chciałbym, żebyście zaobserwowali, jak to działa. Postaram się to zrobić w przyspieszonym tempie na filmie, bo to troszeczkę potrwa. Więc podłączamy napięcie 12 V sobie tutaj do tego elektrozaworu. To troszeczkę trwa. Jakiś katar mnie złapał. Mamy tam jakiś pobór, tak, działa ssanie, pobór prądu jest. I zrobimy tutaj zbliżenie.
podejrzewam, że gdzieś taki film może już gdzieś był, ale sorry za moją kamerę kiwającą się, ale powiem wam, muszę sobie kupić jakiś statyw tutaj do tego mojego, do tej mojej kanciapy. O, tak. Jak widzicie, już się zaczęło wysuwać, bardzo, bardzo szybko, powiem wam, i to jest za szybko. Ja tutaj namalowałem taką kreskę kontrolną, żebyście mogli zauważyć, że to już w tym momencie zaczęło się wysuwać. Widać? O. Jest ta kreseczka tutaj. Zobaczcie, jest kreska. Już się wysuwa sanie. Już się sanie wysuwa tak, że ten tłoczek widać. Ono się wysuwa. O, o, o. Nawet to widać gołym okiem, jak to sobie idzie. Wysunął się już tyle, że aż wyłazi cały ten tłok. No ale wysuwa się bardziej, ale nie chowa się do końca, więc w tym jest problem. Za chwilę wam powiem, jak jest, na czym polega problem nowego automatycznego ssania, które sobie kupicie, nowy elektrozawór za bagatela 9, 10 zł, 15. My tych tanich nie mamy, bo są do kitu. Dobra, już odłączam. Widzicie, wysunęło się całe, więc to ssanie, można by powiedzieć, działa. Odłączam napięcie. Odłączam napięcie zasilania od tego ssania. Po chwili, jeśli ono sobie ostygnie, nie potrafię wam tego pokazać, nie mam pipirometru, ale jest to gorące tutaj w tym miejscu, zawsze to jest gorące to ssanie. Jak widzicie, to nie działa na zasadzie, bo niektórzy mnie pytają, jak to na jakiej zasadzie to działa, że każdy myśli, że podłączamy prąd, to się otwiera automatycznie, wyłączamy prąd, to się zamyka. Nie, to tak nie może działać. Działa w ten sposób, jak pokazałem. Podłączamy napięcie, powoli ssanie się zamyka, jest ok. Za chwilę wam pokażę, jak to ssanie się zamknie, znaczy zamknie, jak już jest wyłączone, zacznie wracać tłoczek w normalną swoją pozycję, która powinna być. Trzeba by to gdzieś schłodzić, ale no, do lodówki włożyć, żeby to po prostu miało swój bieg szybszy. Dobra, moi drodzy, zajrzymy teraz do środka, do takiego elektrozaworu ssania. A przy okazji wam opowiem, jaki jest problem z nowymi ssaniami, które wkładamy i też nie działają, prawda? Także może trochę obniżę jeszcze kamerę, jak mi się uda. O, właśnie tak. Słuchajcie, nowy elektrozawór ssania, no wszystko się reguluje, bo nie ma czegoś na stałe. To się odkręca. Jak widzicie, jak ja to odkręcam, to ten tłoczek nam się tutaj chowa. Zobaczcie. Odkręcę i tłoczek jest schowany. Wkręcę do końca. Ja to przełamałem, bo to był akurat model, który szło fajnie. I ssanie jest wyciągnięte. To jest jakby regulacja tego ssania. Niektóre ssania fabrycznie są tak zrobione, to tak, w szczególności te tanie, że mimo to, że ono jest niby fabrycznie nowo wyregulowane, to i tak za bardzo ten tłok wystaje i po włożeniu takiego zimnego ssania, które niby jest otwarte, cofnięty jest tłok do końca, i tak zamyka nam tą iglicę tutaj i dyszę z ssania, przez którą powinna dodatkowa dawka paliwa lecieć i uruchamiać nam silnik bez problemu. Moi drodzy, jeszcze jedna ważna rzecz. W każdym elektrozaworze ssania powinna być taka, jak widać tutaj, taka gumka, uszczelka. Jeśli tego nie ma, to ssanie też nie działa. Znaczy ono działa, ale po zamknięciu i tak dodatkową dawkę paliwa przepuszcza, więc silnik ma troszeczkę więcej niż powinien mieć. Czasem to się objawia tym, że ten silnik, jak się rozgrzeje, jest słabszy niż powinien być. A zimny znowu ma chwilę powera, po przejechaniu kilku kilometrów słabnie. Więc taka gumka też tutaj musi być. Moi drodzy, ja to teraz otworzę i pokażę wam, jak to wygląda w środku, z czego to się składa, nie, żeby to nie wystrzeliło. Krok po kroku postaram się to otworzyć, żebyście mogli zaobserwować. Ja taki film gdzieś widziałem na YouTube, ale po prostu bez komentarza ten film był. To jest całe mocowanie ssania do gaźnika, odkładamy. Tutaj jest pierwsza iglica ze sprężyną, która to wszystko tutaj trzyma i odpowiada za to, że ta sprężyna to ssanie cofa. Możemy tę sprężynę zdjąć i zobaczyć, jak wygląda w środku. Kolejna część to jest ten cały tłoczek tutaj, który jest też zamortyzowany sprężyną, żeby po prostu czegoś na siłę nie pchało, bo wiadomo, że może mogłoby coś pęknąć, bo to ma naprawdę dosyć sporą siłę, mimo tego, że wydawałoby się, że to tylko taka mała rzecz, ale siłę ma. I kolejna rzecz, którą tutaj mamy, to jest właśnie ten tłoczek, ten zbiorniczek z parafiną tutaj w tym miejscu, jak taki nabój to wygląda. Podgrzewając to, wysuwa się ten bolec. Ten bolec możemy teraz chyba wcisnąć nawet, zobaczcie. Ja bym go wcisnął, a to jeszcze jest ciepłe. To jest taki bolec, który
do środka można wcisnąć, tam wszystko w środku pracuje. W tej IWF jest taka, jakby, nie wiem, tłoczek, na pewno tłoczek, bo do tego już nie chcę rozkładać, bo nie chcę tutaj syfu sobie narobić. Taki fajny materiał edukacyjny tutaj zostaje, to sobie schowam, bo to się przyda. Także jak widzicie, to się potem chowa, jeśli stygnie. Jeszcze tutaj w środku jest ta grzałka, jeśli uda mi się ją tutaj zdemontować. Widzicie, są dwie blaszki. O. Uda się, tylko muszę tu gumkę wyciągnąć. Zaraz to sobie fajnie rozłożymy na czynniki pierwsze. O, właśnie, w ten sposób to nam wychodzi. Tu jest ten element, jeśli ktoś wie, jak się to nazywa, to może mi tam napisać komentarz. Naprawdę nie wiem, nie zgłębiałem tego. Na pewno to ma swoją nazwę. Na pewno jakiś rezystor, albo węglowy, albo nie wiem. Więc takie coś działa jako grzałka. Dwa styki, między dwoma stykami jest to umiejscowione. Jest to na pewno rezystor, bo to działa i na prąd przemienny, i na prąd stały. W ten sposób jest to zmontowane. Tutaj dotyka tego zbiorniczka, potem jest sprężyna i reszta tego całego ustrojstwa. I tak to właśnie działa, moi drodzy. Tak działa elektrozawór ssania. Nie jest to tak, że podłączamy napięcie, od razu nam się zamyka czy otwiera i wyłączamy, czy też się otwiera i zamyka. To w ten sposób nie pracuje tak nagle, tylko powolutku z jakimś opóźnieniem. Tak to wygląda. Moi kochani, właśnie opowiedziałem wam, jaki jest też problem z tymi automatycznymi ssaniami, tymi elektrozaworami ssania, jeśli są nowe i też ssanie wam nie działa, motor nie odpala. Jaki najlepszy sposób na sprawdzenie tego jest? Wyciągnąć ssanie i zamiast, jak wyciągniemy ssanie i mamy dziurę, po prostu paluchem zakrywamy tą dziurę, próbujemy odpalać bez dodawania gazu motocykl czy skuter. Jeśli silnik nam odpali, to znaczy, że to ssanie jest kaput, jest do wymiany. Tak wcześniej powiedziałem, mimo to, że mamy nowy elektrozawór ssania, też czasem zdarza się, że on nie do końca jest dobrze wyregulowany. No i okazuje się, że jest fabrycznie uszkodzone, ponieważ to jest sklejone tutaj klejem. Mnie się udało akurat to ruszyć. To jest sklejone klejem. Jeśli byście mieli takie nowe ssanie i dałoby się wam to odkręcić, to wystarczy tylko parę obrotów odkręcić, żeby się uniósł ten tłoczek po prostu, żeby on się schował do środka. I wtedy, co za tym idzie, otwiera nam się dodatkowy kanał z dodatkową dawką paliwa, gdzie silnik na ssaniu sobie fajnie odpali. On potrzebuje tylko to do uruchomienia silnika i popracowania przez parę minut, a potem po prostu, jeśli się zamknie, to silnik ma już swoje parametry. No, nie wiem, że wielu z was mogłoby mi powiedzieć i powie mi, że no przecież to już lepiej zrobić sobie ssanie na linkę. No ale po co robić sobie problem, skoro jest coś zautomatyzowane, moim zdaniem, i po co mi linkować? Ja mam przyjść, usiąść na skuter, na pojazd, kliknąć przycisk start, ma się silnik uruchomić bez problemu i ma mi to działać, a nie żebym ja musiał się denerwować i coś tam jeszcze grzebać, kopać. Tak to wygląda, moi drodzy. Kochani, jeśli wam się podobał mój film, oczywiście łapka w górę, jeśli nie, łapka w dół. Możecie wesprzeć nasz kanał, numer konta do wsparcia naszego kanału macie pod filmem. Bardzo proszę, jeśli ktoś wpłaca jakieś pieniążki, no to może być nawet złotówka, moi drodzy, to nie musi być 100 zł, to może być złotóweczka. Wpiszcie w tytule przelewu swój nick. Ja oczywiście będę takie potem filmy po prostu publikował z nickami, które nas wsparły. Oczywiście za wszystkie datki, które dotychczas dostaliśmy, bardzo dziękujemy. Pieniążki, które zbieramy, są to pieniądze przeznaczone na rozwój mojego kanału, naszego kanału. Oczywiście, jak wszystko, wcześniej powiedziałem, wszystko się zużywa. Kamery, chcemy sobie naświetlacze kupić, chcę sobie kupić naświetlacze jakieś takie konkretne, które zrobią nam fajnie, żebyśmy mogli więcej materiałów w takim jakimś studiu sobie tutaj publikować. Moi drodzy, wszystkiego dobrego wam życzę, zbliża się zima wielkimi krokami, pamiętajcie, serwisujcie swoje pojazdy, odpalajcie co 2 tygodnie do rozgrzania silnika, jeśli macie chłodzone cieczą, do wentylatora, tak zwanego, do włączenia wentylatora. Wtedy nie zaskoczy was na wiosnę wasz pojazd z czyszczeniem gaźnika i rozjechanym akumulatorem. Moi drodzy, lewa w górę, oczywiście, wszystkiego dobrego.